I szanowni państwo, przechodzimy do przechodzimy do punktu numer 7, druk numer 18. Nie, przepraszam, 17. Punkt numer 6, druk numer 17. Jasne, nie. Już był głosowany. 18. Nie, dobrze, 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 przepraszam, bo ja sobie ręcznie numerowałem, to jest mój... 18. Druk numer 18, punkt numer 6, tak jest naprawdę. Dobrze. Referuje pan... nieruchomości. Szanowni państwo, spółdzielnia mieszkaniowa Bronnik Biały Zachód wystąpiła do Wydziału Skarbu o sprzedaż uzupełniającej działki, to jest 10% działki tego, które oni mają. Działka ma 300 metrów przy ulicy Tanka 4, to jest taka działka, która w zasadzie biegnie wzdłuż całego bloku przy ulicy Tanka 4. Ja rozmawiałem w tej sprawie z panią kierownik tego działu, który w Wydziale Skarbu się zajmuje tymi sprawami. Pani kierownik jak najbardziej popiera ten wniosek. Myśmy na komisji również ten wniosek poparli i taki wniosek do państwa składamy. To proszę o matkę. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie? Nie, bo tam deweloper ma poszerzyć ulicę Danka i ma to w zadaniu... To jest ulica Danka? No to właśnie. To chciałam powiedzieć, że na tym trójkącie tutaj miał powstać żłobek. Ten deweloper się zobowiązał tu w tym trójkącie wykonać żłobek. Co oni z tego chcą zrobić spółdzielnie? Ja też mogę zobaczyć mapkę, bo ja nie byłem na komisji, a to jest sprawa dzisiaj. Proszę bardzo. Deweloper, który tam buduje, ma w warunkach dopuszczenia do pozwolenia do budowy przebudowanie ulicy Danka. Poszerzamy. Tak. To jest Polska, także jeden... Czyli ja powiem wam jeszcze jedną rzecz. To, co pani Tadeusza mówi, no jest prawdą, bo tutaj monitorowała te sprawy. Ale ja muszę wam powiedzieć jeszcze temat dalszy, bo pani Tadeusza przekazując mi wszystkie sprawy na przełomie kadencji, też przekazała mi kontakt do mieszkańców tamtego terenu, bo tam był problem z wózeczką, która była budowana. Ja przepraszam, że nie miałem czasu, żeby wam poświęcić czas na komisji, że teraz dopiero to mówię. Natomiast prawda jest taka, że ci mieszkańcy prosili, żeby chociaż ten teren zielony zostawić im, żeby nie budować, bo nie się pojawił. Ale ja tego drugiego nie kwestionuję, ten trójkąt tutaj. No trójkąt, bo ten trójkąt pewnie. No to żeby, a ja bym nie poszerzał ulicę? Ja właśnie dlatego jestem za... To jest do poszerzenia ulicy, proszę. Jeśli ma być szersza, to ona dochodzi do ulicy Danka, więc tak zrozumiałam ten rysunek, Kubusiu. Znaczy ja rozumiem ten rysunek tak, że to jest trójkąt. Znaczy nie mam uwag do tego, co biegnie równolegle do... Nie mam, nie mam, niech sobie... Ale do trójkąta mam o tyle, że to jest teren zielony, o którym mieszkańcy... Proszę te wszystkich sił, żeby został chociaż on zielony, bo naprzeciwko im budowali budynki, które zasłaniają już widoczność w okresie. I się obawiają tego, że tam powstanie znowu coś i znowu zabiorą mi zieleń. To dlatego spółdzielnia chce to kupić, żeby po prostu mieszkańcy zachować się dla mieszkańców. Dlatego ja poproszę o poprawkę opinii. Dlatego spółdzielnia chce to kupić. Jeśli komisja przychyli, no bo ja wiem, że wy pracowaliście nad tym. Ja mam tylko taką wiedzę, nie na temat tego, co tam ma powstać, nie na temat tego, że to jest zły pomysł, tylko na temat tego, że wiem, że mieszkańcy tego bloku zaraz obok, wzdłuż którego biegnie ta działka, na pewno są przeciw. Mam pytanie do Stefana. Kto chce kupić tę... Spółdzielnia mieszkaniowa. Spółdzielnia mieszkaniowa, to prawdopodobnie jest uchwała walnego zgromadzenia, żeby nie budować. Spółdzielnia chce po prostu zabezpieczyć to mieszkańców. Nie. Spółdzielnia mieszkaniowa ma swoje priorytety, a mieszkańcy swoje. Właśnie, podobne mi. Ja przeczytam może całe uzasadnienie. Spółdzielnia mieszkaniowa poinformowała, że nabycie prawa działki, części działki ma na celu poprawę warunków zagospodarowania przeległej działki poprzez zabezpieczenie dojazdu pojazdów uprzywilejowanym lub wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Danka. No widzicie? Dziękuję.
I co tam chcą zrobić? Drogę na tym? Oni chcą, tak jak mówią, że chcą zabezpieczyć pojazdom dojazdu, pojazdom uprzywilejowanym wzdłuż wejść do budynku. Absolutnie się nie zgadzam. Szanowni Państwo, ja myślę, że sprawa zbycia działki to nie jest sprawa, którą da się przegapić, bo to trwa i tak długo. Nasza negatywna opinia w tym momencie nie zamknie zupełnie drogi, bo mamy wystąpić jeszcze raz z wnioskiem. Jak my poznamy prawdziwe intencje, damy wtedy pozytywną opinię. Ale musimy na pewno spotkać się z mieszkańcami tego bloku, bo ja przypuszczam, że jest tak, że spółdzielnia, która jest właścicielem też tego bloku, który jest przy tej działce, chce zachować ten teren, żeby nie wykupił go na przykład ktoś inny, mieć go w swoich zasobach, żeby był taki, jak jest. W celu właśnie tego, żeby można było po zamiku ewentualnie wjechać z tym wozem strażackim, założyć, bo to był argument mieszkańców tam przy budowie tego budynku. Ale to, ja tego nie usłyszę od mieszkańców, że oni wiedzą, że spółdzielnia to chce zrobić i że na walnym zgromadzeniu tak. Właśnie taka była intencja. To ja się trochę boję po prostu. I że nie zagrozi to poszerzeniu ulicy Garka? Ja proszę, żebyście nie odbierali tego jako moją jakąś złośliwość świątają, ale naprawdę było tak, że chcąc przygotować jak najlepiej te uchwały finansowe, nie przyłożyłem się do popatrzenia w uchwałę komisji, która była w trybie nagły robiona, bo był wniosek dość niedawno omawiany, a tym bardziej, że mamy przewodniczącego komisji szpitalnej. Ja wiem, że to mamy w szpitalu, ale też ustaliliśmy tu, panie przewodniczący, że wszelkie tego typu sprawy będzie się konsultowało z radną z tego terenu. Dominika, która jest radną z tego terenu, mieszka w bloku obok, nie ma zielonego pojęcia, co chodzi, bo zanim wyszła jest na parę dni przed porodem, więc już... Dokładnie za tydzień rodzi, więc już naprawdę nie wie nic. Ja mieszkam w bloku obok. Też nie wiedziałam nic na ten temat. A na walnym zebraniu byłaś? Nie, bo ja nie jestem spółdzielnia, tylko wspólnota. Myśmy się wyłamali ze spółdzielni. I no, dla mnie argument jest sensowny. Kuba przejął te sprawy, robi to bardzo dobrze, spotyka się z tymi ludźmi. Był na zebraniu w spółdzielni, spotkał się z tymi mieszkańcami, ale także ma możliwość dotarcia do zezwolenia na budowę, pozwolenia na budowę tego dewelopera. Te rzeczy trzeba z sobą skonfrontować. To nie da się robić tak. Poprosili, sprzedali i co później. Ja proszę o negatywną opinię do tej uchwały. Można do niej wrócić za jakiś czas, jak się sprawy wyjaśnią. Odłożyć jej nie możemy. Nie, nie. Tak, więc trzeba decyzję podjąć. Dobra, no to głosujmy. To najgadniej do widzenia. Za pozytywem. Szanowni Państwo, głosowanie. Oczywiście. Składam wniosek o uchwałę negatywną. Bo jeśli przegłosujemy niepozytywną, to znaczy, nie będzie żadnej. Znaczy to ja mam prawo zawnioskować o głosowanie odwrotne i ja to zrobię. To bardzo Cię proszę. Także głosujemy nad pozytywną, jeśli zostanie odrzucona, będziemy głosować negatywną. No właśnie, to jesteśmy przeciw. Kto z Państwa jest za przyjęciem pozytywnej opinii dla zbycia tej działki, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto z Państwa jest za negatywną opinią, proszę o podniesienie. Nawet wnioskodawca. Dziękuję. Jednogłośnie negatywnie, w związku z powyższym proponuję przegłosować uchwałę odwrotną o negatywnej opinii dla zbycia działki przy ulicy Damka w Krakowie. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Jednogłośnie uchwała została przyjęta.